ścinasz Bóg jest z nami, Bóg jest przeciwko nami. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, Bóg jest przeciwko nami.
kolekty. Także pozwólcie, że się pomodlę. Kochany Boże, dzięki Ci za ten czas, dzięki Ci za to, że jesteś tak wielkim Bogiem i że Ty chcesz przebywać, Panie, ze swoim ludem i Panie, chcesz, żebyśmy byli naprawdę żywo bieżący, żebyśmy byli duchowymi ludźmi, Boże. Dzięki Ci za tą możliwość, Panie, że możemy w sposób materialny, Panie, też oddawać Ci chwałę, że możemy przeznaczyć to, co mamy na Twoją cześć i na pożytek całego naszego zboru. Prosimy Ci, Boże, pobłogosław te pieniądze, które teraz zbierzemy. Niech one, Panie, działają na Twoją chwałę, niech Panie przyniosą owoce. Tobie chwała. Amen. Dobrze, kochani, to zapraszamy teraz dzieci i nauczycieli na wyjście do szkółki niedzielnej. Proszę bardzo, podejdźcie tutaj bliżej. Nie chowajcie się tam za drzwiami. No, dzieci mamy prawie tyle, co dorosłych. Super, fajnie, cieszymy się bardzo. To już wszyscy, tak? A jeszcze Wiktor. Dobrze, i poprosimy Ciebie, Ola, o to, żebyś pomodliła się o zajęcia. Proszę bardzo, przez mikrofon. Dobrze. Słuchajcie. Panie, dziękuję Ci, że możemy teraz iść na szkółkę, uczyć się o Tobie. Dziękuję Ci, że tyle ludzi przyszło. Dziękuję Ci za to. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Piękna modlitwa. To dobrze, to teraz przejdziemy do... ogłoszenia zrobimy później, po tym pokazaniu. Dobra. To teraz ja się pomodlę też o
przesłanie, którym będę się dzielić. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tak wierny nam, że możemy zawsze liczyć na Twoją pomoc, na Twoją łaskę i prosimy Ciebie o błogosławieństwo na czas rozważania Twojego słowa. Dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, myślę, że w czasie tej kwarantanny, która nie wiem, czy jeszcze trwa, czy nie, ale musieliśmy, prawdopodobnie większość z nas musiała zweryfikować pewne rzeczy w swoim życiu. I teraz jakie rzeczy? Kto z Was myślał o tym, że a co będzie, jeżeli się zarażę wirusem i umrę? Czy ktoś o tym myślał? Ja myślałem. Ktoś jeszcze? Okej, dobrze, niektórzy są tacy. No i prawdopodobnie musieliśmy, nawet jeżeli nie myśleliśmy o tym tak zupełnie wprost i tak jasno i klarownie, to najprawdopodobniej gdzieś nam to po głowie chodziło, no dobrze, jeżeli nie ja umrę, no to ktoś może z bliskich umrze, może ktoś z rodziców, może brat, siostra czy ktoś tam. No i to, co chrześcijanie musieli zrobić, to z pewnością zweryfikować swoje podejście do śmierci, albo tak po prostu zweryfikować w sensie sprawdzenia, co by było gdyby, jak sobie to wyobrażam, jakie byłyby emocje w moim sercu, w mojej głowie, związane właśnie z odejściem być może kogoś bliskiego lub kogoś z nas. Więc to myślę, że to był cenny czas, żeby zobaczyć, na ile nasza wiara chrześcijańska, wiara Chrystusa, jest faktycznie taką silną, mocną wiarą, utwierdzoną bardziej na Słowie Bożym niż na naszych odczuciach. Druga rzecz, którą myślę, że wielu chrześcijan zweryfikowało albo jest w trakcie weryfikacji, to na ile potrzebuje Kościół. Czy Kościół w ogóle jest mi do czegoś potrzebny? Kiedyś jeszcze tam w poprzednich latach no to było słynne takie stwierdzenie, że Kościół, Bóg tak, ale Kościół nie. Na pewno żeście się spotkali z czymś takim, prawda? No ale no, w pewnym sensie można to rozumieć, wiemy, co się za tym kryje, ale znowu pytanie jest takie, które być może właśnie trzeba zweryfikować i sprawdzić, co my myślimy na ten temat. Czy Kościół jest mi do czegoś potrzebny? Czy po prostu to jest jedynie jakaś taka niedogodna uciążliwość w niedzielny poranek, no bo trzeba tam pójść i być, no i co, i to taki chrześcijański obowiązek, ale co ja z tego mam? No więc znowu odpowiedź na to pytanie jest właściwie nie tyle, co ja z tego mam, bo znowu to jest również takie dosyć popularne stwierdzenie, że chrześcijanie mówią tak, czy coś jako kryterium tego, czy coś robią, czy czegoś nie robią, czy to mnie buduje, prawda? Jeżeli to mnie nie buduje, jeżeli to mnie nie zachęca, no to po prostu nie będę w tym uczestniczyć, czy tego robić. No ale czy to jest chrześcijańskie podejście? No nie, to jest podejście bardzo egoistyczne, no bo zawsze, kiedy ja jestem w centrum, no to jest to podejście egoistyczne, czyli skierowane na moje ego, czyli na mnie samego. Więc pytanie, które mógłbym zadać, bardziej dojrzałe pytanie niż to, czy to mnie buduje, bo to jest pytanie dziecka takiego dopiero raczkującego w wierze, to pytanie, które powinienem sobie zadać, właściwe pytanie, to co ja mogę dać innym w Kościele? Czym ja mogę ich ubłogosławić? Czym mogę ich zachęcić? Czy mogę ich zachęcić właśnie dobrym słowem, czy modlitwą, czy zainteresowaniem, czy spędzeniem czasu z nimi, czy cokolwiek, prawda? Czyli co ja mogę wnieść do Kościoła, a nie co ja mogę z Kościoła wynieść, prawda? Więc jeżeli zmienimy ten paradygmat naszego podejścia do tego, to rzeczy wydają się już takie bardziej klarowne, bardziej przejrzyste. I dojrzalsze, i bardziej takie chrystocentryczne, bo Jezus powiedział, że On nie przyszedł po to, aby Mu służono, co wielu niestety chrześcijan dzisiaj oczekuje, że właśnie gdzie mi najlepiej usłużą, to tam będę, ale On przyszedł po to, aby służyć i oddać swoje życie za wielu. Takie było Jego podejście, skierowane na to właśnie, co On może zrobić dla ludzkości, dla poszczególnych ludzi. Myślę, że również ten czas, w którym żyjemy, tak fajny taki rok, ten 2020, taka ładna cyferka, prawda, 2020, mogłoby się wydawać, o, to będzie taki elegancki rok, ale niestety się w ogóle nie wygląda na to, żeby był elegancki.
No bo wiele różnych rzeczy się wydarzyło, no i tak myśleliśmy sobie, że jak właśnie przyszła ta epidemia, że no wieści o koronawirusie to już po prostu nic nie przebije, to już będzie po prostu news roku, prawda? A okazuje się, że wcale nie. Nagle wybuchły jakieś wielkie zamieszki, które objęły sporą część Ameryki. Nie wiadomo, o co chodzi, tam jakieś rabunki, jakieś rozruchy i wszystko. I myślimy, co to będzie, wojna będzie czy co? I nagle temat koronawirusa już gdzieś tam odpływa na bok, bo nowe rzeczy się dzieją. I teraz popatrzcie, nawet połowa roku nie minęła tego 2020, a już mamy takie rzeczy, prawda? A co będzie w drugiej połowie, nie wiemy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my jako chrześcijanie i w ogóle myślę, że ludzie tak w świecie, no to każdy z nas potrzebuje takiego przeświadczenia o tym, co będzie się działo w przyszłości, czego się możemy spodziewać, na ile możemy się czuć bezpiecznie, na ile nasz ten grunt, po którym chodzimy, jest taki stabilny. I zastanawiamy się, co będzie, prawda, w tej drugiej połowie roku, czy w przyszłym roku, czy w kolejnych latach. I dzisiaj z tego powodu właśnie, że każdy z nas coś chciałby na temat przyszłości wiedzieć po to, żeby mieć jakąś taką stabilizację w swoim życiu, to dzisiaj chciałbym się podzielić z wami takim rozważaniem, które zatytułowałem 10 niesamowitych faktów z przyszłości. To jest taki trochę taki przewrotny tytuł, taki trochę o charakterze oksymoronu albo antytezy, no bo fakty no to raczej z przeszłości, a to fakty z przyszłości, ale właśnie o to nam chodzi, prawda, że chcemy znać fakty z przyszłości, co będzie się działo w przyszłości, prawda? I do tego właśnie sięgniemy do Słowa Bożego i zobaczymy, co Pan Jezus Chrystus na ten temat mówił, bo myślę, że to jest dla nas najistotniejsze, ponieważ chrześcijaństwo opiera się na Chrystusie i to nie jest jedynie jakiś zbiór pewnych zasad, nakazów, zakazów, przepisów. Chrześcijaństwo to jest ruch skoncentrowany wokół jednej osoby. I na tej jednej osobie wszystko się w chrześcijaństwie opiera. Wszystko, co było i wszystko, co będzie. Więc my jesteśmy chrześcijanami, dlatego że patrzymy na Chrystusa i w chrześcijaństwie istotną, najistotniejszą rzeczą dla Boga jest to, jaka relacja wiąże danego człowieka z Bogiem. Niekoniecznie, oczywiście ważne są sprawy również dobrych uczynków, ile tam zrobiliśmy, ile usługiwaliśmy, ile pomagaliśmy, ale najważniejsza rzecz to jest właśnie to, jaka więź łączy każdego z nas z Chrystusem, z Bogiem, jak to wygląda w praktyce. I myślę, że dlatego jest to istotne, aby słuchać tego, co Jezus powiedział o tej przyszłości. I co Jezus powiedział na temat swojej przyszłości. I też co powiedział Jezus na temat twojej przyszłości. Bo to nas interesuje bardzo, prawda? I gdy Jezus coś mówi, to możemy mieć 100% pewność, że na pewno się to wydarzy. Jeżeli Jezus czegoś nie wiedział, jeżeli albo nie chciał powiedzieć, to po prostu o tym nie mówił. A o pewne rzeczy powiedział, że są zastrzeżone tylko i wyłącznie dla Boga i nikt dla Jego Ojca i nikt o tym nie wie. Nikt, po prostu nikt więcej, prawda? Więc mówił wprost, więc możemy mieć 100% przekonanie, że wszystko, co Jezus powiedział, z pewnością się albo wypełniło, albo się wypełni i co do tego możemy, nie musimy się zastanawiać, będzie czy nie będzie, tak jak różne tam prognozy, które słyszymy, czy gdzieś tam w wiadomościach. Dobrze, więc co Jezus powiedział o swojej przyszłości? I zacznijmy od tych takich bardziej zwykłych, chociaż wszystko, co Bóg robi, jest niezwykłe. Bóg się nie zajmuje błahostkami, jakimiś trywialnymi rzeczami. I nawet jeżeli się zajmuje trywialnymi rzeczami, to sposób, w jaki się zajmuje, sprawia, że jest to absolutnie niesamowite i niezwykłe i bardzo takie robiące wrażenie. I będziemy przechodzić do tych takich już nawet w naszym mniemaniu takich zupełnie niesamowitych. Więc tutaj wersety przygotowałem takie właśnie, które pomogą nam przejść przez te 10 najbardziej niesamowitych, niezwykłych faktów z przyszłości.
I pierwsza z nich to jest to, że Jezus jest obecny dzisiaj na osiedlu Wysokim 22, czyli pod tym adresem, pod którym się znajdujemy. Jezus jest tutaj obecny. Niezależnie od tego, czy odczuwasz tą obecność, czy nie, ale On jest tutaj obecny. Zapewnił o tym, zagwarantował to już 2000 lat temu i gdy sobie tak pomyślisz, no okej, okay, ale to znaczy, że On tak naprawdę jest obecny, czy tylko gdzieś tam sobie siedzi w niebie i tak z góry tam patrzy i ma takiego dobrego zooma i jak sobie go tak wyzoomuje, to widzi ten adres tutaj na ziemi, tam planeta Ziemia, Polska, Kraków, Nowa Huta, osiedle 22. Czy to na tej zasadzie wygląda, że On tak gdzieś tam patrzy na nas i widzi, o tutaj Paweł, tu Łukasz, czy ktoś, prawda, sobie... Nie, myślę, że wobec tego, co On powiedział tak, albowiem w Mateusza 18:20, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, a na pewno przyszliśmy tutaj nie z powodu tego, że mamy jakiś klub zainteresowań wspólnych, nie wiem, jakiś tam karciany książkowy, czy jakiś coś, prawda, ale przyszliśmy tutaj z powodu Chrystusa, to więc jesteśmy zgromadzeni w mojej imię i Jezus powiedział, tam ja jestem pośród nich, że nie patrzę na nich z góry, gdzieś z drugiego końca wszechświata, ale jestem pośród nich. Czyli Jezus 2000 lat temu wiedział, że 7 czerwca 2020 będzie musiał być o 10:30 tutaj na osiedlu Wysokim 22 i przyjmujemy to przez wiarę, że faktycznie tak jest, że On dzisiaj tutaj jest z nami. I to jest bardzo istotne i ważne dla nas, że nie uprawiamy jedynie jakiejś religii, gdzie przestrzegamy pewnych zakazów, nakazów, przepisów, ale że Jezus jest tutaj z nami. I widzi nasze serca, Twoje serce, pytania, z jakimi przyszedłeś, czy prośby, które masz do Niego. Będziemy się modlić o różne rzeczy, jak zakończę tutaj to rozważanie. Będziemy chcieli usłyszeć Boży głos, co On mówi do nas i również skierować do Niego nasze prośby, więc On jest tutaj pośród nas i również powiedział w Mateusza 28:20, że posyła swoich uczniów i mówi, abyśmy ich uczyli przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. No więc znowu to jest inna forma zapewnienia, że Jezus jest obecny tutaj pośród nas i z nami. I chwała Bogu, to jest niesamowite, że Jezus dzisiaj jest w różnych kościołach, nie tylko na osiedlu Wysokim 22, ale wszędzie tam, gdzie chrześcijanie się zbierają w Jego imię, więc On tam jest właśnie z tymi grupami. Druga niesamowita rzecz to jest taka, Jezus to zapowiadał 2000 lat temu, więc to są fakty, o których mówił z przyszłości, które się wydarzają. Natomiast druga rzecz jest następująca, że Jezus powiedział, że również przyjdzie ponownie na ziemię, tak jak przed pierwszy raz, tylko że to drugie Jego przyjście będzie zupełnie, zupełnie inne niż to, które było pierwsze 2000 lat temu. I że to przyjście będzie tak spektakularne, że zatytułowałem to, że Jezus wywoła totalne i globalne zaskoczenie swoim przyjściem, swoim powrotem na ziemię. I to będzie dużo bardziej spektakularne, niż gdyby tu jakaś była inwazja kosmitów na ziemię, prawda, że to, co Jezus zrobi tutaj, jak to będzie wyglądać, to po prostu będzie absolutnie fantastyczne i niesamowite. Ale słuchajcie, bo atmosfera, jaka będzie w tym czasie związana z przyjściem Jezusa, to będzie atmosfera takiego zaskoczenia. To będzie, że ludzie nie będą na to przygotowani. Ludzie będą naprawdę tym zaskoczeni i powiedział, że porównał albo reakcję na Jego przyjście tutaj na ziemię, ponowne, powtórne, i to wcale nie ma nic związanego z końcem świata, bo zwykle, gdy ludzie mówią, że Jezus przyjdzie na ziemię, no to tak, będzie koniec świata. Nie, do końca świata jest minimum 1000 lat, według tego, co Biblia mówi.
jeżeli byśmy liczyli, a tak bardziej precyzyjnie 1007, bo tam jeszcze jest kwestia wielkiego ucisku siedmioletniego, plus tysiącletnie Królestwo Milenium, w które wierzymy, no to przynajmniej 1007, prawda, a pewnie więcej. Okej, więc przyjście Jezusa, o którym On tutaj mówi, to nie jest żaden koniec świata, to jest po prostu Jego powrót na ziemię i wprowadzenie zupełnie nowego ładu społecznego, prawnego, politycznego, jakiegokolwiek jeszcze byśmy wymyślili. I powiedział tak, że i nie spostrzegli się, że tam wcześniej mówi, że z przyjściem Syna Człowieczego będzie, tak, będzie właśnie tak jak za dni Noego. A za dni Noego nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Więc popatrzcie, że przyjście do Betlejem, jego pierwsze przyjście 2000 lat temu, to było przyjście bardzo ciche, spokojne. Niecałe 20 osób wiedziało o tym fakcie, że przyszedł Jezus. A więc kto tam był? No mędrcy, zakłada się, że trzech tam było, mędrcy ze wschodu. Może było ich więcej, no ale powiedzmy minimum trzech, ze względu na te dary, które złożyli, złoto, kadzidło i mirrę. Więc było ich trzech. Później oczywiście Józef i Maria, rodzice, no to mamy pięć osób. No i tam jeszcze kilku, może kilkunastu pasterzy, którzy byli świadkami tego chóru anielskiego, który stąpił na ziemię, którzy tam na tych niwach, gdzie owce były wypasane, no to oni tam poszli i powiedzieli w Betlejem, że słuchajcie, niesamowite rzeczy, aniołowie śpiewają, coś tu się dzieje, prawda? I więc kilkanaście osób o tym wiedziało przy pierwszym przyjściu. Natomiast nikt przy tym nie ucierpiał. Na tym nikt też nie zyskał nic na chwili samego przyjścia Jezusa, narodzin Jezusa dopiero potem, a dalej przez kolejne 30 lat nic się nie działo, prawda? A więc tak sobie myślałem, że ci mędrcy ze wschodu, którzy wybrali się w taką długą podróż, która trwała prawdopodobnie koło roku i na pewno było to niesamowite, spektakularne wydarzenie, kiedy opuszczali swoje miasto położone we współczesnym Iranie, i szli tam, i później jak wrócili, no to tak, no i co żeście widzieli, opowiadajcie, co tam się działo, no nie? Ale no, widzieliśmy takie małe dziecko, takiego niemowlaka, no nie? No ale co jeszcze, co tam się działo, prawda? No nic, no złożyliśmy mu pokłon, oddaliśmy mu chwałę, no i wróciliśmy. No i, nie, no to po prostu to jakaś pomyłka. Ale co się później działo? No przez następne 30 lat nic się nie działo. Więc tak wyglądało pierwsze jego przyjście, a przyjście to, o którym Jezus tutaj mówi, to będzie coś zupełnie fenomenalnego, przekraczającego ludzkie wyobrażenie. Ale to się wydarzy, to jest fakt, na który czekamy, to jest coś pewnego. Jezus powiedział, że tak właśnie to będzie wyglądać. Trzecia rzecz, o której Jezus mówi, o tym fakcie z przyszłości, to jest to, Jezus mówi, że zasiądzie na tronie władcy wszechświata. I ten werset, w którym to Jezus mówi, to jest Ewangelia Marka 14:61-63. On zaś milczał i nic nie odpowiadał. To jest sytuacja, kiedy zostaje już osądzony tuż przed ukrzyżowaniem. Znowu zapytał go arcykapłan i rzekł mu: czy ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł: jam jest i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty swoje i rzekł: na co potrzeba nam jeszcze świadków? I inny werset w Łukasza 22:69. Odtąd zaś Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawicy Bożej. Siedzieć będzie po prawicy Bożej. Dlaczego arcykapłan rozdarł swoje szaty? Dlaczego była tak gwałtowna reakcja, kiedy powiedział, że będzie zasiadać po prawicy Bożej? No dlatego, że to było tak radykalne i szokujące stwierdzenie dla Żydów, że oni nie byli w stanie tego przyjąć tak normalnie, spokojnie. Dlatego, że Jezus mówiąc o tym, że będzie zasiadał po prawicy Bożej, zrównał siebie z Ojcem. Tak to odebrali. I we właściwy sposób odebrali. Bo zasiadać obok Boga po prawicy Bożej, no to być równym Bogu. I dlatego rozdarł swoje szaty, bo powiedział: to jest bluźnierstwo, nie zgadzam się z tym, nie akceptuję tego, trzeba ukrzyżować tego człowieka. I w ogóle myślę, że dla wielu współczesnych ludzi nauki, współcześnie żyjących, w ogóle jakimś dziwacznym stwierdzeniem jest, że nad wszechświatem, tym właśnie
13,5 miliarda lat temu powstałym, że rządzi jakiś władca. W ogóle jakiś tron? No dobra, no władca, okej, okay, no jakiś twórca, jakaś siła, jakaś sprawcza, jakaś moc, jakiś absolut, no dobra, z tym się jeszcze mógłbym zgodzić, ale ktoś, kto ma pewną moralność, pewne zasady i on jeszcze nad tym wszechświatem, który stworzył, siedzi na tronie? No to jest zupełnie antynaukowe stwierdzenie, prawda? Że nikt tego tak po prostu nie przyjmuje na spokojnie, ale my wierzymy, że skoro Jezus powiedział, że On zasiądzie na tym tronie wszechświata obok swojego Ojca, to jest to fakt, który będzie, zaistnieje w przyszłości. I okej, okay, czwarty niesamowity fakt to to, że Jezus będzie również obrońcą albo też prokuratorem. I że kiedy właśnie przyjdzie tutaj na ziemię, to okaże się, że będzie miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, ale zanim, to kiedy my będziemy musieli z Bogiem się rozliczać i w ogóle wszyscy ludzie, to Jezus powiedział coś takiego, że każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi i ja zaprę się przed Ojcem, który jest w niebie. I dalej ten fragment z Łukasza. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi. Więc no już samo to stwierdzenie na przykład z tego Łukasza 12 rozdziału powinno rozwiać pytanie, czy aniołowie istnieją. No bo jeżeli by nie istnieli, no to Jezus nie mógłby z nimi rozmawiać, prawda? Ale będzie z nimi rozmawiać i będzie rozmawiać o Tobie. I będzie również rozmawiać o mnie. I jeżeli my, żeśmy swoim życiem świadczyli o Chrystusie i przyznawali się do tego, że jesteśmy Jego naśladowcami, Jego wyznawcami i Jego uczniami, to On powie, wszyscy aniołowie, miliardy aniołów powiedzą, oto jest Michał, o którym ja świadczę, że on był moim uczniem i nie wstydził się mnie. On świadczył o mnie innym ludziom. Potwierdzam jego autentyczność i szczerość, jego wiarę. I to samo zrobi w stosunku do swojego Ojca, że zaświadczy o nas, że byliśmy jego wiernymi uczniami i naśladowcami. To jest fakt, który będzie miał miejsce kiedyś w przyszłości. Że on, sam Syn Boży, Jezus Chrystus, będzie świadczył przed Ojcem i przed aniołami o naszym życiu. Więc piąty fakt. Jezus będzie osobiście obsługiwać uczniów. Gdzie będzie obsługiwać uczniów? Na tej uczcie powitalnej, o której niedawno mówiłem. Kiedy zabierze nas do swojego domu, wszystkich chrześcijan, wszystkich pokoleń, wszystkich czasów, z różnych kościołów, tych, którzy faktycznie narodzili się z Ducha Bożego, którzy byli wierni Jezusowi, on ich zabierze na ucztę, taką właśnie otwierającą Królestwo Boże. I na tej uczcie będziemy zasiadać, tak jak Jezus powiedział, z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem, z różnymi prorokami. I Jezus tam będzie, nie wiem, no tak może to trywialnie zabrzmi, takim kelnerem. Z kimś, kto będzie podawać nam jedzenie i będzie cieszyć się, że jesteśmy z Nim. Ale dlaczego to robi? Bo przecież równie dobrze mógłby to rozkazać swoim aniołom i powiedzieć, nawet każdemu z nas przydzielić 10 aniołów, którzy by na tej uczcie byli do naszych jakichś tam zamówień, zachcianek. Mógłby to zrobić, jednakże i tym bardziej mógłby im rozkazać, dlatego że również w Biblii czytamy, że Jezus stwarzał aniołów wraz ze swoim Ojcem. Że wszystko, co zostało stworzone przez Chrystusa. A więc Jezus projektował różne anioły, jest ich tam wiele różnych gatunków, jak czytamy w Biblii, również modele takie okazowe, czy takie jednostkowe. Prawda? Więc mógłby im to rozkazać i powiedzieć, macie obsługiwać moich uczniów, ale on postanawia, że sam to będzie robić. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób pokazuje swoje najwyższe uznanie dla nas, dla jego sług, którzy żyliśmy tutaj
jakby patrząc z tamtej perspektywy, że żyliśmy kiedyś na ziemi i funkcjonowaliśmy tutaj w bardzo trudnych warunkach, kiedy właściwie wszystko opierało się na wierze. Co to znaczy, że opierało się na wierze? To znaczy, że no, nie mogę ci udowodnić, że słuchaj, Bóg istnieje, ponieważ tak jak 2 plus 2 równa się 4, no to mogę ci to powiedzieć i również wszystko to, co jest, co tam te wieści czy opowieści o Chrystusie mówią, to mogę ci udowodnić na 100%, że one są prawdziwe. No nie jestem w stanie tego zrobić. Więc opiera się to na wierze w to, co jest napisane w tej księdze zwanej Pismo Święte. I czytasz to i po prostu masz opcję, albo uwierzysz, albo nie uwierzysz, albo będziesz wierzył swoim odczuciom, jakimś swoim analizom, albo stwierdzisz, nie, to ja potrzebuję wierzyć w to, co Bóg napisał i tego się trzymam, tych faktów, o których Biblia mówi. Więc Jezus, usługując swoim uczniom na tej uczcie powitalnej, okazuje wielki szacunek i uznanie dla tych, którzy służyli Mu przez wiarę, tak jak robią to chrześcijanie z różnych wieków. Szósty fakt. To Jezus powróci jako król. I już o tym przez chwilę mówiłem, że Jego przyjście, to powtórne przyjście, będzie zupełnie diametralnie inne niż Jego przyjście jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Bo to przyjście, Jezus mówi tak, że ukaże się w Mateusza 24:30, wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I dalej w Łukasza 21:28, a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdy zbliża się odkupienie wasze. Jezus nadejdzie w chwilach totalnego kryzysu na ziemi. Zamieszania, jakiego nigdy nie było wcześniej. Przyjdzie w takim krytycznym momencie, który będzie można było tak określić, że właściwie już nie ma żadnej nadziei. Że tak jakby świat się walił i wszystko się sypało i po prostu nie ma już żadnego poczucia bezpieczeństwa. Więc i w tym momencie, kiedy właśnie będzie ten czas takiego kryzysu i załamania, to Jego przyjście będzie tak spektakularne i tak niezwykłe, że przyćmi wszystko to, co na tym świecie, o czym ludzie będą żyć, czego się będą bać, o czym będą opowiadać, co będzie spędzało ich sen z powiek, to wszystko pójdzie nagle gdzieś tam na dalszy plan, dlatego że Jezus wróci i wróci w ten sposób, że wszystkie, tak jak tu czytamy, że wszystkie plemiona ziemi, w Mateusza 24:30. Wszystkie plemiona ziemi, a więc wszystkie narody Go ujrzą. Jego powrót. Nikt nie będzie miał wątpliwości co do tego, że On powraca i powraca jako król, dlatego że powróci z wielką mocą i chwałą. Dla jednych będzie to naprawdę piękne i niesamowite, a dla innych będzie to przerażające. Z jakiego względu? No, relacji. Prawda? Tak jak powiedziałem na początku, że chrześcijaństwo opiera się na relacji z Bogiem. To nie jest religia, czyli zakazy, nakazy, przekazania, to jest relacja, czyli więź twoja z Chrystusem. Od tego będzie zależało to, jak ludzie będą reagować na to spektakularne, niezwykłe, fascynujące przyjście Jezusa, że wszystkie plemiona ziemi, ktoś z tego wyciągnął wniosek z tego wersetu, że ten Jego powrót na ziemię będzie trwał tak minimum 24 godziny. Czyli żeby kula ziemska się była w stanie obrócić, jakby go wszyscy zobaczyli, prawda? Nie wiem, czy to jest słuszny wniosek, czy nie, ale ciekawy. Okej, okay. A jak powróci, to mamy siódmy fakt. Jezus osądzi całą ziemię. I czytamy tutaj, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, a więc to jest zupełnie inne przyjście niż to, które było właśnie do Betlejem, w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, okej, to będzie dopiero świta. Wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Bez wyjątku. Będą się musiały stawić i pojawić przed osobą Chrystusa. Fakt z przyszłości, tak? I odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Więc o tym fakcie, o którym ludzie może wiedzą, może nie wiedzą,
my powinniśmy wiedzieć i oczekiwać tego, jest taki, że nastąpi spotkanie każdego człowieka żyjącego na ziemi. Nastąpi jego osobiste spotkanie z Jezusem. I tak jak powiedziałem, że dla jednych będzie to wspaniałe i przyjemne przeżycie, a dla innych będzie to odrzucenie. I teraz popatrzcie, ilu ludzi dzisiaj właśnie z takich, którzy podejmują ważne decyzje, którzy są bardzo wpływowi, którzy są znani, ilu ludzi dzisiaj chciałoby się spotkać z Jezusem, gdybyśmy im o tym powiedzieli? Niektórzy byliby, co? Nie, z Jezusem, nie, nigdy, nigdy, w ogóle, nie chcę go, nie, boję się, w ogóle, nie mów mi o tym, że miałbym stanąć przed Jezusem. Ale tak będzie. Czy będą się tego bać, czy będą tego chcieć, pragnąć, czy po prostu uciekać od tego, oni spotkają się z Jezusem. Jest to pewne. Dobrze, i ósmy fakt, że Jezus przyzna nagrody i odpowiedzialności. W Mateusza 19 czytamy tak, że a Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Być może, że tutaj ta obietnica jest skierowana do tych 12 apostołów, których Jezus powołał, tam 11 plus Paweł, a może to będzie rozszerzone, nie wiem, ale 29 werset na pewno się już tyczy tutaj właśnie tych nagród, które Jezus obiecuje i przyzna. I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Myślę, że tak już z takiego, nie wiem, to może to jest śmieszne, co powiem. Na pewno jest śmieszne, co powiem, ale tak z biznesowego punktu widzenia najlepszym biznesem na ziemi jest być chrześcijaninem. Bo mnożnik, jaki tutaj, o którym Jezus tutaj mówi, jest stukrotny. No to warto, prawda? Stukrotny mnożnik. Super. I wiecie, bo mówimy o tym fakcie z przyszłości, że będzie taki moment, kiedy Jezus będzie przyznawać nagrody za służbę, za wytrwałość, za wierność, za odpowiedzialność. I wtedy okaże się, że ci, o których nie było w gazetach, w internecie, ci, o których nikt nie słyszał, ci, którzy byli ostatni, okaże się, że po tym spotkaniu z Jezusem, że oni będą pierwszymi. I myślę, że te nagrody, które Jezus będzie dawać, to są naprawdę niesamowite, niezwykłe rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co Bóg robi, jest naznaczone geniuszem. Taką po prostu absolutną niesamowitością, niezwykłością. I jeżeli Bóg nawet nie stworzył dwóch takich samych liści na drzewie, bo każdy jest inny, jeżeli Bóg nie stworzył nawet dwóch takich samych płatków śniegu, chociaż każdy płatek śniegu oglądany pod mikroskopem jest jakimś arcydziełem sztuki jubilerskiej, po prostu jak widzisz to, oglądasz takie zdjęcia właśnie z takiego potężnego mikroskopu, nie możesz uwierzyć, po prostu tam jest takie piękno, taka regularność, możesz sobie tam wpisać w internecie zdjęcia tam płatków śniegu pod mikroskopem. Po prostu to, co zobaczysz, to po prostu zupełnie tak jest niezwykłe. Po prostu rozwala twoją głowę od środka. Myślisz, to jest niemożliwe, żeby to po prostu było tak, że po prostu ta woda tam się tak jakoś tam poukładała w takie symetryczne, idealne kąty. I więc jeżeli Jezus takie drobne rzeczy robi w tak fenomenalny sposób, jak właśnie przyroda, jak płatki śniegu, to wyobraź sobie nagrody, które będą dla ciebie i dla mnie i dla każdego chrześcijanina, który mu służył. To będą naprawdę rzeczy, które będą robić potężne wrażenie. Nie jakieś tam tuzinkowe chińszczyzna, prawda, AliExpress i coś tam. Więc popatrzcie, dziewiąty fakt. Jezus cytuje samego siebie na sali sądowej Boga. I to jest, kiedy żył 2000 lat temu na ziemi, powiedział, co powie, kiedy ludzie przed nim staną. I powiedział tak,
Mateusza 7, 21-23. Zacytował zarówno siebie, jak i zacytował 2000 lat temu, co powiedzą ludzie, którzy przed nim staną i którzy będą się przed nim tłumaczyć. I powiedział tak: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, a więc to jest ten fakt z przyszłości, co im Jezus powie: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I myślisz, ale zaraz, to jest zupełnie niesamowite, to jest takie trudne do pojęcia. Oni będą mówić, że robili trzy rzeczy, że prorokowali w imieniu Jezusa, wypędzali demony i czynili wiele cudów. Moglibyśmy powiedzieć: super charyzmatycy. No takich charyzmatyków to po prostu chciałbym spotkać, no nie? Ale zauważ jednej rzeczy, ale Jezus im mówi: nigdy was nie znałem. Po czym poznać fałszywego charyzmatyka? Właśnie po tym, że brak ewangelizacji, prawda? Oni nie zwiastowali Ewangelii. I wielu ludzi z ruchów charyzmatycznych się dzisiaj totalnie pogubiło. Bo prorokują, bo wypędzają demony, bo ogłaszają jakieś cuda. W ogóle nawet im w głowie nie powstanie, żeby zwiastować, iść na ulicę i zwiastować Ewangelię. To jakaś abstrakcja dla nich. A największym charyzmatykiem w tym kontekście, moglibyśmy tutaj powiedzieć, będzie diabeł. Antychryst. Bo on przyjdzie z wszelką mocą wśród wielu znaków i cudów i wielu, wielu, wielu zwiadom. Dlaczego? Dlatego, że on będzie tych cudów faktycznie dokonywać i tych znaków, ale Ewangelii o Chrystusie, o drodze do życia wiecznego zwiastować nie będzie. To jest fałszywy charyzmatyzm. Moc i cuda bez zwiastowania Ewangelii. Ja tak gwoli ścisłości wierzę w charyzmaty, przeżyłem przez Duchem Świętym, modlę się w językach, ale wiem, że to nie jest podstawa. Podstawą, żeby zostać uznanym przez Jezusa, jest głosić Ewangelię. Bo to daje życie wieczne. A Jezus powiedział, co zrobi z tymi, którzy nie głosili Ewangelii, a tylko dokonywali różne tam show na różnych rzeczach, prawda? Więc on, tak jak tutaj mówimy, zacytował samego siebie i należy to poważnie potraktować, nie bagatelizować, bo tam jakieś ruchy są tam takie, a jakąś książkę tam czytałem, a on coś tam powiedział na YouTubie i co z tego? To nie jest fakt z przyszłości. To jest fakt z przyszłości, który tu jest napisany, prawda? I ostatni, taki chyba już zupełnie najbardziej niesamowity, to, że Jezus zapowiada, że wzbudzi zmarłych ludzi. Że wszystkich zmarłych przemówi do nich i oni go usłyszą i odpowiedzą na jego głos. I tutaj czytamy takie fragmenty, że Jana 5,25: zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego. Umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Nie dziw, to w ogóle już samo to jest rewolucyjne, jeżeli chodzi o nasze podejście do umarłych i do śmierci, bo wielu ludzi wierzy, że no, śmierć to jest taki finish, prawda? Taka zero egzystencji, taka nicość, że gdzieś tam po prostu zniknął taki człowiek, gdzieś tam zakopali go, on się tam rozsypał w proch. Nie ma, zero, nic. Nieprawda. Jezus ma głos, który mówi, że umarli usłyszą go. I dalej, 28 werset, tutaj na środku. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Mógłbyś wymienić sobie jakieś tam nazwisko z przeszłości, jakichś słynnych pisarzy, nie wiem, jakichś poetów, jakichś ludzi ze Starego Testamentu. Adam, Ewa, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Dawid, tam jacyś Napoleon Bonaparte, Hitler, Lech Kaczyński, cokolwiek byś wymyślił, wszyscy ci ludzie zostaną przywróceni do życia. Wszyscy, bez wyjątku. I w Jana 6,40 jest napisane: a to jest wola Ojca mego,
mówi Jezus, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja wzbudzę Go w dniu ostatecznym. Ja wzbudzę Go w dniu ostatecznym. I to jest fakt, który będzie miał miejsce w przyszłości. Będzie powszechne zmartwychwstanie. Oczywiście w zależności od tego, jaka była relacja danego człowieka z Jezusem, no to będzie różny jego los. Albo będzie zbawiony, albo będzie odrzucony. W każdym razie ten werset zapowiada fizyczne zmartwychwstanie. Te fragmenty. Fizyczne zmartwychwstanie twojego dziadka, twojej może pradziadka, prababci, może kogoś bliskiego, może twojego brata czy siostry, którzy być może przedwcześnie umarli. Oni zostaną przywróceni przez Jezusa do życia. Będą znowu żyć. I miejmy nadzieję, że byli ludźmi wierzącymi, że byli ludźmi, którzy ufali Jezusowi Chrystusowi. On również zapowiada twoje fizyczne zmartwychwstanie, dlatego że w swojej jaźni nigdy nie umieramy. To również Biblia mówi o tym, że w swojej świadomości cały czas istniejemy, nawet kiedy, bo umiera tylko nasza ta fizyczna powłoka. Natomiast to, co jest istotą, sednem człowieka, to z tego, co Biblia mówi, jak widzimy te różne opowieści o tym, co się działo z ludźmi po śmierci, no to widzimy, że oni po prostu cały czas istnieją. Żyją, funkcjonują, są świadomi siebie, natomiast ich ciała umarły i te fragmenty mówią o tym fizycznym zmartwychwstaniu, że Jezus przywróci do życia również ich ciała. Więc wyobraź sobie, bo to się stanie w pewnym momencie w przyszłości, nie wiemy w którym momencie, ale to nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale jest możliwe, że to się wydarzy, tutaj ten fakt, o którym tutaj mówimy, że to się wydarzy za naszego życia. I wyobraź sobie, gdybyś był w tym momencie, kiedy Jezus przemówi, zwróci się do tych właśnie umarłych ludzi leżących w grobach w tym czasie, kiedy ty jesteś gdzieś na cmentarzu na Batowicach na przykład, no nie? Albo gdzieś na Rakowicach czy na jakimś innym. I nagle po prostu te groby się otwierają, po prostu ludzie wychodzą stamtąd i po prostu jesteś w szoku, jesteś absolutnie w szoku, bo do nich Jezus powiedział: wstańcie z prochu, macie się stawić przede mną. I wszyscy, każdy jeden umarły będzie musiał posłuchać tego. A jeżeli nie możesz sobie tego obrazić, to może przy najbliższej okazji, gdy będziesz na cmentarzu, to sobie przejdź jakąś alejką, popatrz na te nazwiska, poczytaj te imiona, daty, kiedy tam poumierali i powiedz sobie tak w głowie, ten grób się otworzy, ten człowiek z niego wyjdzie, jego fizycznie wyjdzie, nie jakieś tam opary, jakieś tam coś, jakieś mgiełka, no nie, gdzieś tam poszybuje, nie, fizycznie ten człowiek wyjdzie z tego grobu. Więc patrzcie, więc konfrontujmy te 10 faktów z przyszłości z tymi wiadomościami, które tak powszechnie do nas docierają na różne sposoby, kiedy myślimy o tym, co będzie, czego nie będzie, co się stanie, a jak ten 2020 będzie wyglądać, a jaka tam afera, kto kogo okłamał, a kogo skrzywdził, a co zamierza zrobić, a co wyprodukować i tak dalej. Poszerzmy nasze zrozumienie tego, kim jesteśmy jako chrześcijanie. I również komu zaufaliśmy, kim jest centrum, sedno, istota chrześcijaństwa, czyli Syn Boży, Pan Jezus Chrystus. Amen. Dobrze, to pomodlimy się. Ojcze, dzisiaj dziękujemy Ci za Twojego Syna. Dziękujemy Ci za to, że Ty objawiłeś nam swoje plany, że pokazałeś nam, co zamierzasz zrobić, co będziesz czynić tutaj. I to są fakty, to nie są domniemania, to nie są jakieś wróżby, ale to jest prawda, to jest rzecz, której Ty dokonasz, wszystko to, o czym dzisiaj czytaliśmy. Więc dzisiaj, Panie, dziękujemy Ci za to, że posłałeś swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł, aby zapłacił za nasze grzechy, aby dał nam nowe życie. I Tobie, Panie Jezu, dziękujemy za to, że przelałeś swoją krew dla oczyszczenia nas z grzechów. I wiarą przyjmujemy, wierzymy, że to się faktycznie wydarzyło, że Ty jesteś Synem Bożym, który przyszedł tutaj na ziemię, aby umrzeć za nasze grzechy, odkupić nas i dać nam dar życia wiecznego. I ten dar życia wiecznego dzisiaj przyjmujemy, Panie.
dziękując Tobie za Twoją miłość, za Twoją troskę i opiekę nad nami. I zachęcam teraz wszystkich z nas, którzy jeszcze tej decyzji nie podjęli albo nie są pewni, czy ją podjęli, czy nie, żeby otworzyć Jezusowi swoje serce, decyzję, aby przyjąć dar życia wiecznego. Jeżeli nie masz takiej pewności, może kiedyś to zrobiłeś, ale tak nie jesteś pewien, powtórz tą modlitwę, złóż tą deklarację Jezusowi, że uznajesz Go za Syna Bożego, że dziękujesz Mu za Jego śmierć, za Jego zmartwychwstanie, za Jego odkupienie dla Ciebie. I możesz pomodlić się teraz tymi słowami w swoim sercu. Panie Jezu, czynię Ciebie dzisiaj swoim Zbawicielem i dziękuję Ci za to, że mnie kochasz i że chcesz dać mi życie wieczne. Dziękuję Ci, że przelałeś swoją krew za mnie i odkupiłeś wszystkie moje grzechy. I dzisiaj oddaję Tobie w Twoje ręce, powierzam mojego ducha, moją duszę i moje ciało. Bądź moim Zbawicielem. Amen. Dobrze, kochani, to teraz może przejdziemy do wieczerzy i kto dzisiaj prowadzi, to Dawid prowadzi, to a później zrobimy ogłoszenia i zaśpiewamy pieśń i to będzie koniec naszego nabożeństwa. Więc teraz możemy skoncentrować się na tej części wieczerzy pańskiej, pamiątki wieczerzy pańskiej zwanej komunią. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za Was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Zakładam, że znamy ten fragment. Fragment, który nie wiem, czy nie jest najczęściej padający z tego miejsca, bo tak średnio co 3 tygodnie ktoś go odczytuje, czasem może częściej. I opowiadając o Wieczerzy Pańskiej, chciałem dzisiaj podzielić się z Wami takim bardziej osobistym odczuciem niż może głęboko teologicznym, ponieważ chciałem Wam powiedzieć, że dla mnie wieczerza jest elementem wspólnoty, elementem, który nas jednoczy, a gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu i do 12 apostołów z nim. Wtedy powiedział do nich: tak bardzo pragnąłem spożyć z wami tę paschę, zanim zacznę cierpieć. Bo mówię wam, że już nie będę jej spożywał, aż się dopełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: weźcie go i podzielcie między siebie. Bo mówię wam, że odtąd już nie będę pił z owoców winnego szczepu, dopóki nie przyjdzie Królestwo Boże. Panie Boże, Boże wielki, Boże wspaniały, Panie Jezu, dziękujemy Ci za to wszystko, co się wydarzyło te 2000 lat temu. Dziękujemy Ci, że dałeś nam się poznać. Proszę, abyś pobłogosławił ten kielich, który będziemy spożywać. Amen. Wypijmy sok.
A potem, wziąwszy chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i rozdał go im, mówiąc: to jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę. Panie Jezu, dziękujemy za Twoje ciało złożone za nas. Prosimy, abyś pobłogosławił ten chleb. Spożyjmy chleb.